Dobra, teraz się nagrywa. Jeszcze raz, od nowa. Było to w Kościelisku, w rejonach właśnie Płazówki, tutaj w Dolinie Rosztoki. Tata właśnie tam poszli z bratem, tak przejście po lesie za grzybami. I gdzie poszli w te grzyby gdzieś? No to właśnie tutaj, jak jest, jak ta pod Płazówką, tutaj te potoki, no to tak bliżej właśnie tu tych Rosztok, tak łazili tam potem, no to gdzieś tu będzie ta Pilchówka, tutaj to, no tutaj, polana długo gdzieś tutaj, no, dokładnie nie wiem w którym to rejonie, ale właśnie i zobaczyli taką właśnie przeźroczyste, takie to było, taka kula. I ojciec zobaczył to pierwszy, także złapał brata i tak go cofnął, pokazał mu, żeby był cicho. Dwie po takie właśnie, takie osoby, takie cienie osób. To nie było tak, że to była to wielkość takich mniejszych, takiego człowieka, 1,60 m gdzieś, 1,60 m, 1,50 m, dwie postacie były. Jak ludzkie postacie. Tak, jak ludzkie postacie. Tyle, że oni się nie odważyli podejść aż tak blisko, żeby to wlazło to do tej kuli. I ta kula jakby tak zaczęła się kręcić w koło, w tej obok swojej osi. Uniosła się do góry i znikło to. Jak ojciec podszedł tam z bratem, no strasznie byli po prostu przestraszeni. Oni się boli, żeby ich to może zabrało, jakby się byli ukazali, nie? No to było takie, była tak ziemia tutaj wytarta, jak ta kula się kręciła. No i trawa tutaj, wszystko to takie jak od tego powiewu, no to wszystko było położone. A jaki kolor ta kula miała? No tako jasno, że to takie było jasno ta kula. Jasno. A to było w dzień? No to było w dzień. Która mogła dzień być? To mogła to być, no jak pojechali rano, no to na wybierali te kamieni. No mogło to być gdzieś koło godziny pierwszej, drugiej. Po południu. No bo to zanim zajechali tymi koniami, zanim to tam nawybierali, to, no to schodziło. A mówili, jak te istoty wyglądały, albo no, były ubrane? No takie świetliste były te istoty, nie pamiętam. A już, do twarzy nic nie mówili o twarzy? Nie, bo widzieli. Oni tak ich widzieli, no. Ja jeszcze się zapytam brata mojego dokładnie. Zapytajcie, no. To ja jeszcze to się do tej rozmowy wrócimy. No. Dobra, super, dziękuję. No a kiedy to się stało? 16 lat temu. 16 lat temu, a oni tylko widzieli, jak te istoty weszły do tego pojazdu? Wlazły do tego pojazdu i tak jakby się zamknął ten właz i po prostu zaczęło się to obracać, ta kula wokół swojej osi i uniosło się do góry i znikło. A ten właz był otwarty wtedy, coś mówili, czy nie? Czy oni gdzieś po prostu już widzieli, jak te istoty wchodzi? Oni tak jakby włazili po takim jęzorze i jakby się ten jęzor zamknął. Jak ta kula była otwarta, no to tak, by to było otwarte. Wleźli potem, zamkło się to, zaczęło się kręcić. I mówiliście, że takie jasne to było. Jasne to było takie, jak mówił ojciec, tak, że to biera było na to patrzeć, bo to tak raziło strasznie w oczy, nie? A oni się boli podejść, że jakby podeszli blisko, żeby oni ich nie wciągli tam, żeby ich nie zabrali. Tak, to było 15 lat temu, to jest 16 lat. Tak, 2005 rok. No, mogło to być, no tak, jakoś tak, takim okresie to było, no. Dobra. To było strasznie, dla nich to było takie po prostu przeżycie, że bieda się było z nimi dogadać, takiego mieli, jak przyjechali do domu, to po prostu, no ojciec już niejedno w życiu widział, nie no, to przecież facet dojrzały, nie no, ale dla brata to po prostu, było, że coś niesamowitego, nie? A tam konie się pasły, one konie nie reagowały? Konie były, tam były konie wyżej. Także, że te konie, oni nie widzieli te konie, a oni poszli, tak jak mówię, za tymi grzybami po lesie. No to czyli oni to w lesie spotkali? Od tych koni, no to już mogli, jak uwiązali konie, no to na chwilę się przelecieli po tych swoich miejscach. Czyli to gdzieś w lesie było. No. A ta kula odleciała, czy ona po prostu zniknęła? Ona wirowała tak i poszła do góry. Poszła do góry. I była wielkości pokoju. No była wielkości pokoju. Dużo, dużo kula, przeźroczysto. Dużo kula. Dużo to była kula. Że oni wleźli. Te postacie nie były aż takie wielkie. Bo to mówię, to takie było jak 1,50 m, 1,60 m. To nie były takie wielkie postacie, żeby to były 2 metry. A mówiły, że jakoś się nic poruszały, tam, tylko, normalnie tylko wlazły i odlecieli. I odleciały. Dobra. No.